proszę Państwa, było w Ciechanowie pedagogiczne studium techniczne. No tak więc ta dyrektorka mi wszystko udostępniła. I potem po pół godziny przyszła, ja tu się nadzwoniłam, jeszcze i tu dzwoniłam, i jeszcze i tam dzwoniłam. Lekarstw i sterydów warte były 17 milionów złotych. Zdaniem policjantów specyfiki mogły zagrażać życiu i zdrowiu. A jeszcze chcieli mnie jako kobietę wziąć do wojska, proszę Państwa, z tego pedagogicznego studium technicznego. I tylko mnie ratowało, zdaje się, aha, to o to chodziło, że jak pójdę tu do Warszawy, to by była 3-letnie. Tak, to ja tu więcej zyskam, mnie do wojska nie wezmę. Aha, i ta dyrektorka to zrozumiała, mówi, proszę dzwonić, ja pomogę. No, do pana Leśniaka, dyrektora tutaj na Konopczyńskiego 4, gdzie jest Złota Kaczka była, gdzie jest Tamka, taka bardzo stara i ogromna szkoła na 5 pięter, żeście państwo nawet by jej nie zobaczyli, bo ona jest na skręcie i ona jest tak wielka, że normalnie jak się taka wielka szkoła może schować w tych budynkach. No, wspaniała szkoła, no, nauczycielka, jak i nasz wychowawca od PO też, ja granatem powiedziałam, że ja nie będę rzucała granatem. No to zdaje się, że chyba mi trójkę postawił, to jak mogłam mieć czwórkę? To przecież to byłby skandal, żebym ja nie rzucała granatem i z PO mogła mieć piątkę. A może i czwórkę miałam, nie pamiętam. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu pana Majak, czy jak, miał taki fajny, proszę Państwa, profesor od PO, który był mały, niski, nie gruby, ale grubawy i jak mówił strasznie dużo, to robił się czerwony. I tak jak na niego spojrzeć, to on jakby ciskał gromami, ale strasznie mówił dużo i strasznie mówił głośno. Rzeczywiście jak na PO, no. I to wychowawca naszej klasy. I mówi tak, słuchajcie, tej pani Mirosławie Wrześniowskiej, jak któryś mi podpadnie raz, ona jest strasznie pamiętliwa, nie popuści do klasy na